Witajcie widzowie YouTube'a w moim kolejnym filmie. W tym filmiku powiem wam, jak pozbyć się kretów ze swojego ogródka. Tu mamy przygotowaną krecią dziurę. Wcześniej ją zalałem wodą, ale nie trzeba zalewać wodą, tylko wystarczy po prostu... Na krety są dobre pety. O, macie tych petów nazbierane. Jeżeli ktoś nie pali, to musi zacząć palić. Żartuję. Nie palcie papierosów. I musicie tych petów nazbierać fez. Ja tu mam trochę tych petów. O. Na krety. Zobaczcie, tu petów jest, a jest. Kretów tu nie ma wcale. Bo one nie lubią tych petów. Zobaczcie. Krety twierdzą, że palenie szkodzi zdrowiu i nie palą papierosów, nie lubią petów. I musimy takiego peta wrzucić do tej kreci dziury. O, jeszcze więcej tych petów musimy nawrzucać, ile się da. Zobaczcie, wrzucamy pety na krety. Pełno petów na krety. I teraz po prostu... A, i następnie musimy to, kurde, zasypać ziemią. Ja tu mam łyżkę, będę skrobał ziemię. Kurde, nie, zbyt twarda ziemia. To musiał być niezły kret, który wykopał w tym miejscu. O, i musimy zasypać tą dziurę po prostu ten. Zasypać, zakopać to po prostu, żeby kret już nie ten. Żeby roznosił się smród w środku, w korytarzach kretów. Jak wiadomo, tytoń odstrasza krety. W petach na krety jest dużo tytoniu dosyć spalonego, to ten zapach spalenizny jeszcze bardziej ich odstrasza. Nie będą wam wyjadać marchewek i innych warzyw w waszym ogrodzie. No, po prostu tyle. To jest właśnie najlepszy sposób na kreciki. Jest taka bajka krecik na YouTubie. W ogóle jest w telewizji, kiedyś była taka bajka czeska. I był krecik. On był miły, on nie był szkodliwy, ten krecik. Ale te krety, które są w rzeczywistości, to one wszystko wam opierdzielą. Od spodu po prostu, nie? Od dołu. Tak marchewki będą znikać, tak jak w bajkach. Tak, huit, huit, huit. Tak marchewki będą wam znikać, jak w bajkach. Jak królik Bugs kradł marchewki temu tam Elmerowi, czy tam jakiemuś tam było, czy Ernestowi. No. I on go z tą szczelbą gonił. Wystarczy, by peta królikowi Bugsowi wrzucił i też by uciekał taki królik Bugs. No. To robię zbliżenie ostatnie na miksturę tutaj na krety. I ja zapraszam was do kolejnych moich filmików na kanale zatytułowanym Życie jest piękne. Kretów się już nie będzie. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. Polecajcie filmiki znajomym. To by było chyba na tyle. I pozdrawiam was serdecznie. Cześć, czołem. Krety za stołem.